słyszałem, co mówił pan Ziobro. Jeżeli tak było, no to nie byłoby chyba żadnego ryzyka, żeby pan minister Kamiński został uniewinniony w apelacji. Proszę pani, jeszcze raz powtórzę, nie czytałem akt sprawy i nie wiem, co tam jest zapisane. Natomiast jeżeli przy wyznaczeniu sędziego w pierwszej instancji miały miejsce nieprawidłowości, to to jest, być może, że to jest również powód do uchylenia tego wyroku w apelacji. Więc mówię, moim zdaniem byłoby lepiej, gdyby pan minister Kamiński, tak jak wszyscy inni obywatele, skorzystał z możliwości, jaką daje dwuinstancyjny tryb orzekania w sądach i uzyskał uniewinnienie, bo tak to... Proszę pani, nie wiem, no, czy... Powiem tak, czy... bo... Rozumiem, że mamy tutaj do rozstrzygnięcia kwestię następującą, tak naprawdę. Czy gdyby pan Mariusz Kamiński nie został ministrem koordynatorem służb specjalnych, to Polska by od tego upadła, czy nie? Proszę pani, no to by, to jest, no to proszę pani, jasne, że wskazuje, że Platforma Obywatelska korzysta z każdej okazji, żeby utrudnić życie nowemu rządowi, to jest jasne. Natomiast moje pytanie jest inne. Czy są ludzie niezastąpieni, czy ich nie ma? No tak, bo jeżeli pan Mariusz Kamiński jest człowiekiem niezastąpionym, no to co zrobimy, jak się przeziębi? To Polska zależy od jego stanu zdrowia. To jest bardzo niebezpieczna sytuacja. Jesteśmy w znacznie większym niebezpieczeństwie, niż nam się wydaje. No, przeziębi się albo na przykład zwariuje. Takie rzeczy się zdarzały. Na przykład, no proszę pani, takie rzeczy się zdarzały. Ludzie postawieni na wysokich stanowiskach, na przykład w armii austriackiej, służył generał Potiorek, który dowodził korpusem w sposób nie zwracający niczyjej uwagi. A przy tym jeszcze miał zainteresowanie naukowe, polegające na tym, że badał ciężar gatunkowy pojedynczego żołnierza. W tym celu brał żołnierza w pełnym uporządzeniu, zanurzał go z głową w beczce z wodą, po czym zapisywał, ile ten żołnierz wypiera wody i to tak obliczał ciężar gatunkowy. I dopóki żołnierzy, szeregowców tak badał, to nic tam się nie działo. Ale któregoś razu wpadł na pomysł, że dobrze by było również zbadać ciężar gatunkowy oficerów sztabowych. No i w tym momencie już zapakowano go do plecionki, odwieziono do infirmerii i okazało się, że te objawy to już miał od dawna, tylko że, ale dowodził korpusem w sposób nie zwracający niczyjej uwagi. Także takie możliwości też są. Dlatego cmentarze są pełne ludzi niezastąpionych.